Cześć YouTube, witajcie widzowie po dłuższej przerwie naszej nieobecności, za którą oczywiście przepraszamy, ale wracamy z nowymi emocjami, z nowymi pomysłami, z nową serią, którą teraz Wam zaprezentujemy na naszym kanale. Nie jest to seria z projektu głównego, jaki widzieliście wcześniej. Te oczywiście też będą się pojawiały, ale jest to seria Na tropie tajemnic. Wchodzimy do danego obiektu, nie znając do końca jego historii i warunków, jakie panują w środku, i będziemy starać się odkryć jakieś mroczne tajemnice, co się dzieje w środku, jak to wszystko wygląda. Dlatego, nie zdradzając więcej szczegółów, wchodzimy do środka, badamy teren. I w środku powiem Wam też, skąd natknęliśmy się na ten obiekt i od kogo o nim wiemy. Widzimy się w środku. Także słowem wstępu, obiekt to tak zwany Pol Hotel na pograniczu Pogorzelca i Otwocka. Jest tu, jak widzicie, dosyć spory obiekt, więc będzie tu trochę zwiedzania. Można powiedzieć, że ta seria to taki troszeczkę nocny urbex, ale też z elementami mrocznego klimatu, tajemnic. Taki troszeczkę w naszym stylu. Nie wiemy za dużo o obiekcie, nie wiemy też, kto może być w środku. To jest takie troszeczkę wchodzenie na żywca, że tak powiem. Z dwiema kamerami na głowach, z filtrem Nightshot i z latarkami. Także nie jest to nasz standardowy projekt, jaki mieliście dotychczas, mogliście widzieć. Tylko wchodzimy po prostu z nowym sprzętem również. Z nowymi ubraniami, troszeczkę takimi militarnymi bardziej. Jak widzicie, Radka, który ma stosowne buty, stosowne spodnie, rękawiczki. No i wchodzimy, sprawdzamy, badamy. Już można się natknąć na dziwne malunki na ścianach. I see you, ha ha ha. Typowe malowidła dla takich opuszczonych miejsc. Młodzież wchodzi, maluje różne rzeczy na ścianach. Mroczne rzeczy niekiedy, tak jak te postaci, które niejednej osobie mogłyby się wydawać straszne. Na nas to większego na razie wrażenia nie robi, no bo to są malunki. Ale później powiemy Wam jeszcze, co nas tutaj sprowadza tak dokładnie, bo jest z tym związana pewna historia. Idziesz tam, gdzie są darmowe uściski. Możesz powiedzieć, co widzisz i czemu się zdecydowałeś. Na razie widzę, nic nie widzę. Skręca tunel. Pójdę w drugą stronę. O, kolejny tunel. Dobra, zaraz wracam. Włącz mi tą krótkofalówkę. Mamy też łączność oczywiście ze sobą, jeżeli ktoś się oddali. Jak mnie słyszysz, Radek? No, słyszysz mnie? Słyszę. Dobra, wchodzę, przed sobą nic nie mam. Tunel, który skręca. O, i pusta uliczka. Czyli tak naprawdę doszliśmy do niczego. Tutaj się kończy, ślepa uliczka jest. To wygląda na jakieś... No, ciężko stwierdzić, co to było kiedyś. Taki korytarz, który się kończy. Pójdę do końca tego korytarza. Trafiliśmy na pierwszy malunek na ścianie, o którym opowiadał na linii jeden. No dobra, ja wracam, bo tutaj już się kończy. A wiemy o tym miejscu od jednego z naszych widzów z Instagrama.
Pozdrawiamy Cię, Brodaty Benek. Jeżeli Wy też macie jakieś informacje o danym miejscu, możecie śmiało pisać do nas na Instagrama, na Facebooka lub na maila. Wszystko macie w opisie, a my takie miejsce odwiedzimy, jeżeli będzie miało swoją ciekawą historię i jakieś mroczne tajemnice. Także idziemy dalej i zobaczymy. Jeszcze wejdę tutaj. Co jeszcze nas czeka? Sprawdzę to miejsce. Tutaj jest jakiś tunel. Ale to tam się nie przeciśniesz raczej. Nie, on ma jakieś wejście, tam nawet pisze hell. Czyżby wejście do piekła? Life is dead. Zresztą możesz zobaczyć sam. A, tu jest przejście do tego wejścia. No, tam jest przejście do piekła. Pójdę dalej prosto. Dobra. A tam już chyba jest koniec. Sprawdzę to. Tak jak widzicie, koniec. Cofujemy się. My natomiast staramy się zachowywać zimną krew. Jesteśmy już troszeczkę przyzwyczajeni do takich rzeczy. Stąd ta seria, żeby troszeczkę też urozmaicić ten content i pokazać Wam te obiekty opuszczone z nutką tajemniczości z trochę innej perspektywy i mamy nadzieję, że Wam się to co? Spodoba. Idziemy dalej. A nie, tutaj nie? Możesz tam zejść, zobaczyć jakie ciekawe malowidła, czy coś ciekawego, czy może jeden z tych, o których też mówił nam jeden z widzów. Dobra, to ja tu idę dalej. Jestem w jakiejś piwnicy. Wszędzie są jakieś napisy, śmierć jest wszędzie. Piekło wita. Jakieś ręce. Oczy wymalowane. No i jestem w jakimś korytarzu. Okej, przydałoby się jakbyś tu przyszedł. Aha. Bo tutaj jest bardzo długi korytarz i tak jakby inne przejście. Powiemy Wam, że... O, myszy latają. Chyba od zawsze chcieliśmy troszeczkę z taką serią wystartować, żeby troszeczkę aktywniej też wchodzić w takie miejsca. I nie to, że gdzieś się zatrzymywać, tylko właśnie sprawdzać je pod kątem takiego delikatnego urbexu i też odkrywać różne ciekawostki, tak jak te. Komuś albo naprawdę się nudziło, żeby przyszedł tutaj i zrobił takie, co prawda, klimatyczne malunki, ale też musiał troszeczkę pracy w to włożyć. Idziemy dalej. O, krzesełko na środku. Tak jest. Tam już nic ciekawego nie było. Tu jest jakieś wejście na górę. Po schodach. O, chodź Piotrek, tutaj są kolejne mapy. Aha, tych schodów nie zauważyłem. I was nasty kid. Jakaś uśmiechnięta wózka. Tutaj salon gier. Zaraz wejdziemy na górę, ale przypomnę jeszcze, że oczywiście jesteśmy wyposażeni w gaz pieprzowy. Bezpieczeństwo przede wszystkim, bo nigdy nie wiemy, co może nas czekać tutaj w środku, w jakimś takim opuszczonym miejscu. O, Piotrek, chodź, fajne miejsce. No, kogoś tu chyba przetrzymywali.
bardzo długo. Tak, to jest jedno z kolejnych pomieszczeń, w którym wspominał nam jeden z widzów. No naprawdę, ktoś musiał tutaj spędzić trochę czasu, żeby coś takiego namalować, co powoduje mroczny i tajemniczy klimat. Bardzo ciekawie to wygląda i tworzy taką aurę pewnego miejsca, opuszczonego miejsca. Tam jest jakiś korytarz długi, ciągnie się dobre paręnaście albo parędziesiąt metrów. Kolejne ręce. Tu też, tu help. O, którego to się trochę nawet przytoczyłem. No. Najgorsze takie rzeczy, nie na jakieś. A najpierw przeczytałem napis Lord is coming i potem zobaczyłem tą szmatę wiszącą i troszeczkę. A tutaj zobaczcie jeszcze, jak fajnie jest na suficie. Znaki zapytania wszędzie. Piotr, widziałeś? Na suficie? Chodź, patrz. Też ktoś tutaj się trochę wysilił. I to są prawdopodobnie jakieś wypalone tak. Ogniem. Zasmolone. Wypalone znaki zapytania. Pytanie, czy to była jedna osoba, czy kilka niezależnych od siebie osób. Przy takiej ingerencji i takim działaniu, jak tutaj widać, wydaje mi się, że to jednak jakieś działanie kilku osób. No budynek jest na pewno klimatyczny. Później jeszcze wyciągniemy o kolejne ręce. O i to znowu państwo, nazwijmy ich czarni. Fajna drewniana podłoga. Znaki. Swoją drogą ktoś miał trochę talentu. Bo te malunki nie wyglądają. Tutaj jak widzicie jest taki otwór. Naprawdę kiedyś była stołówka i tu się oddawało. O, tu jeszcze została trochę tej dekoracji. No i to najprawdopodobniej była jakaś stołówka. Tu się zostawiało talerze, naczynia. Brudne. Wszędzie piwnica, no jest na pewno klimatyczna. Ciekawe, jak wyglądają inne pomieszczenia. Nietoperz, który mnie troszeczkę przestraszył. Ale idźmy dalej. O, tutaj właśnie dziwne. Te piwnice. Dziwne znaki. Opowiadał nam nasz widz, są najbardziej klimatyczne i najbardziej budzą i powodują mroczną aurę tego miejsca. Tutaj bardzo fajne znaki, przypominające znaki celtyckie po części. No, bardzo fajne. Kolejne ręce. O, tutaj znak do piekła, ale my z piekła wracamy, więc musisz tam uważać teraz, bo jest który może nam tutaj narobić problemów. Dobra. Zauważasz na niedofiona, nie chcę. Przykryć głowę. Wow, delikatnie. Dobra, nie będziemy mu przeszkadzali może. Mocno. Może lepiej nie. Wleciał do siebie. Czyli gdzieś tutaj. O, tutaj chce lata. No i niech se lata spokojnie, zostawimy go w spokoju, że jakby nie było jego miejsce. Przeleciał mi dokładnie przed kamerą. Może tutaj wejdziemy. Albo może zrobimy jeszcze raz rundkę i włączymy detektor. Tu są schody znowu. No wiem, ale kierunek do piekła jest w tym miejscu, więc my jesteśmy już w piekle. Więc ja może włączę detektor. I zobaczymy, czy coś pokaże, cokolwiek. Jakby nie było, no w końcu jesteśmy w piekle, nie za często w nim bywamy. No i dobra, jak widzicie detektor nic nie wskazuje, ale przejdziemy jeszcze raz ten korytarz i zobaczymy, czy coś wykaże.
jakiś chociaż minimalny odczyt. To wiesz co, ja skorzystam z okazji i porobię kilka fotek. Dobrze. Tylko pamiętaj, don't look back. A może tutaj w tym miejscu, w którym coś takiego mniej więcej. Jak widzicie, detektor nic kompletnie nie wykazuje. No ale to też nie jest obiekt nawiedzony, tylko tak jak mówił Piotrek, bardziej taki klimatyczny do naszej nowej serii, która ma was trochę tak zabrać razem z nami do miejsca takiej, nazwijmy to, przygody. Przeżywacie razem z nami tą wow przygodę. Patrzcie. O. Nie wiem jak wam, ale mi tutaj się kojarzy efekt z Jokera. Typowe. Jakby coś na tym zdjęciu wyszło w tym miejscu, za tymi kotarami, to można by troszeczkę powiedzieć, że zmiana pieluchy gwarantowana. O. Ja tutaj nie wiem, czy zauważyliście, ale detektor przed chwilą mrygnął. O! A co tutaj niby jest? Czyżby krótkofalówka? Czyżby coś się działo? Tak, pamiętaj, że mamy włączone krótkofalówki, więc one też mogą zbierać różne rzeczy. No dobra, wyłączcie ją na wszelki wypadek, bo w tym miejscu coś mi się pokazuje. W miejscu. Dobra. Sami widzieliście, przed chwilą strzeliło, ale to było spowodowane tym, że wyłączałem krótkofalówkę. No i zobaczymy, czy teraz jest tutaj ktoś z nami, kto będzie chciał się skontaktować. Bo może to jest po prostu... O, tutaj widzimy zawleczkę od... O, interesujące. Pamiętajcie, że ja nie mam przy sobie ani telefonu komórkowego. Krótkofalówkę, która mogłaby jakiś dawać odczyt, wyłączyłem. Piotrek jest dość daleko ode mnie. Jakiś odczyt był. Ale już go nie ma. Możliwe, że to po prostu przypadek. Ale wiecie doskonale, że wszystko trzeba sprawdzić, wszystko trzeba zbadać. Przejdziemy do drugiego pomieszczenia obok. Nie będziemy też ukrywać, że jesteśmy troszeczkę zainspirowani w tej serii rosyjską grupą Nerw Paranormal, która w kilku które oglądaliśmy, również udawała się do takich opuszczonych, rzekomo nawiedzonych obiektów i sprawdzała je tak z marszu, na żywca, że tak się kolokwialnie wyrażę, wchodząc i badając je najpierw jakby swoimi odczuciami, sprawdzając, co będą w stanie zobaczyć w danym obiekcie, poczuć. Mieli co prawda ze sobą jakieś urządzenie typu SB7, jakiś komunikator,
ale jakby głównie wchodzili do miejsca i robili również zdjęcia, nagrywali, sprawdzali je swoimi zmysłami i w kilku nawet działy się różne dziwne rzeczy. W jakimś przedszkolu otwierały się drzwi, przesuwały się krzesła. Link też możemy dać do tego filmu w opisie. I to nam też dało troszeczkę do namysłu, że my może możemy spróbować z nową serią w tym klimacie, żeby tak właśnie wejść do takich opuszczonych, nie stricte nawiedzonych miejsc i sprawdzać je po prostu w środku własnymi zmysłami, chodząc i weryfikując troszeczkę w ramach takiego mrocznego, nocnego urbexu. Jak sami widzicie, nic się nie dzieje. Nie wiem, czy to widać na kamerze, mam nadzieję, że tak. Tutaj się nic nie dzieje. No tylko przez moment tutaj, w tym miejscu coś się działo. Ale możliwe, że to po prostu przypadek. To jest też pewien sposób na to, żeby nieświadomie czegoś doświadczyć, prawda? Bo my, kiedy chodzimy na te swoje projekty główne, to jesteśmy nastawieni na coś, że coś się stanie. Tutaj jest wręcz odwrotnie, więc być może kiedyś stanie się tak, że pojedziemy do przypadkowego, opuszczonego obiektu, a nagle zaczynamy się otwierać drzwi, przesuwać krzesła. Kto wie? Nie jest nic wykluczone. To co, rozdzielamy się? Idziesz tu, ja na górę? Dobra. To włącz krótkofalówkę. Jest do 25. Ja nie, tak nie mam tego. Do 5 minut. Poinformuj mnie krótkofalówką, kiedy skończysz. I ja dam ci znać, kiedy ja skończę. I widzimy się w tym miejscu. Dobra. W takim razie ja wchodzę jeszcze wyżej. Na drugie piętro. Radek idzie prosto. Przez opony. Zazwyczaj tego nie robimy, nie rozdzielamy się, ale nie jest to nasz typowy projekt nocny, dlatego sobie na to pozwalamy w tym momencie. No tutaj widać typowo salę do paintballu, przygotowane specjalnie do gry. A dlaczego jest tutaj paintball? No właśnie, może trochę historii tego miejsca, chociaż ja jej dokładnie nie znam, więc nie będę tutaj się posługiwał nie wiadomo jakimi określeniami tego miejsca. Tu troszeczkę ciasno. Po prostu niegdyś należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Też nie ciągnijcie mnie za język, jeżeli gdzieś to tam w pewnym momencie się inaczej nazywało. Po prostu tak to zapamiętałem na potrzeby tej serii, gdzie historia nie jest głównym aspektem projektów, materiału.
tylko właśnie ta mroczność tych miejsc i ta tajemniczość, ta niedostępność. Kiedyś należał właśnie do, na samym początku właśnie tego związku młodzieży, która w pewnym, po pewnym czasie musiała stworzyć spółkę i właśnie wtedy powstała spółka Pol Hotel, to miejsce było miejscem spotkań. Jeszcze przerywając, tu dość świeże te kurki, ostro się tu muszą napieprzać. Była miejscem spotkań najpierw pasjonatów motocyklowych, a później również socjaldemokratów, z tego co dobrze kojarzę, na czele z Leszkiem Millerem. Też nie chcę was zanudzać. Szukamy ciekawego miejsca, ciekawego jakiegoś przejścia. Kolejne przejście. Jak nic nie zauważymy, to też nie ma co tutaj dłużej chodzić i szukać. Wow, przeleciał znowu. Wow, i wyleciał. Trzeba uważać na te nietoperze. O, kolejne przejście. Tutaj to już takie... Pamiętajcie, że jesteśmy bardzo... Obiekt jest bardzo duży. Tu korytarz, tam przejście. Postaram się tu szybko zobaczyć, co tu jest. Tu jeszcze jakieś przejście, przerywając na chwilę, jakby dziwnie wyburzone. Ale powiem, że tu podłoga trochę jakby mniej stabilna. Powiem wam, że całkiem inaczej chodzi się samemu, a całkiem inaczej chodzi się we dwóch. Tu są schody, ale nie będę tędy schodził, tam są też schody dalej, którymi zejdę i spotkam się z Radkiem. Ale kończąc tą historię Pol Hotelu, później nie wiedziano do końca, co z tym miejscem zrobić. Przechodziło z rąk do rąk, aż popadało w coraz to większą ruinę. No i aktualnie część to własność gminy, część to własność rąk prywatnych i do końca nie mogą się te osoby dogadać, co dalej z tym miejscem robić. Są jakieś rozmowy na temat stworzenia tu ośrodka sportowo-rehabilitacyjnego, ale to wydaje mi się, że to są dalekosiężne plany i nie wiadomo, czy to w ogóle kiedykolwiek dojdzie do skutku, biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu. Ale właśnie dlatego tutaj są te wszystkie opony i to miejsce jest przygotowane do gry w paintball, ponieważ gra się tutaj teraz w paintball. Na zewnątrz są również porozstawiane różne przeszkody. Tak, zaraz schodzę. Tutaj też porozstawiane są właśnie różne przeszkody i to miejsce służy aktualnie jako miejsce do gry. Ale też ma swój klimat, szczególnie piwnice, czy takie obrazki, takie jak tutaj na tej klatce schodowej. Akurat tak się zdarzyło, że było to połączone, więc jesteśmy ponownie. Mamy nadzieję, że taka seria... O, to jest bardzo fajna taka mozaika na ścianie. Tak. Pewnie ma już kilkaset... Właśnie, to jest dobre lat, dobre pytanie. Ten budynek chyba powstał w 1898. Także też dajcie nam znać w komentarzach, co byście
ewentualnie zmienili w tej serii, co byście nam zasugerowali, bo też jakby dużo od was bierzemy tych porad i też jeśli chodzi o projekty główne, będą one troszeczkę inne, też zasugerowane wami, widzami i waszymi sugestiami, także piszcie, czy jest ok, czy coś można zmienić, czy za dużo gadamy, czy więcej gadać, czy więcej chodzić, czy mniej chodzić, bardziej sprawdzać, dbać o szczegóły, czy może ogólnikowo, o, tak jak to miejsce, czerwona ściana, czerwony sufit, jakaś mozaika, też pytanie, do czego to wszystko służyło. Trochę mi się przypomina ten znany w Polsce burdel, w którym już wielu urbeksowiczów było i właśnie ta kolorystyka ścian. Kto wie? Także miłe sugestie, mile widziane. Na dole w komentarzu dajcie nam znać. W ogóle oprócz tego, że w piwnicach są te dziwne malowidła, niepokojące obrazki na ścianach, to od naszego widza dowiedzieliśmy się też, że kiedy tutaj był ze swoją drugą osobą z grupy, to doświadczył też dziwnych niedogodności, że tak się wyrażę. Czuł zimno, takie nietypowe zimno, którego wcześniej nie czuł. Czuł kroki za sobą. Za każdym razem, gdy schodzili do piwnicy i przebywali w obrębie tych dziwnych malowideł. Dlatego też postanowiliśmy tutaj przyjechać i sprawdzić to miejsce. Nie, ale nie pod kątem naszego standardowego projektu, tylko właśnie takiego paraurbeksu. To chyba dobre słowo, nawet do tej serii. Paraurbeks. Przyjmie się. Prosimy o hashtagi paraurbex. Tych odcinków z nowej serii będzie więcej, ponieważ też jesteśmy do nich bardziej przygotowani. Mamy odpowiedni sprzęt z militaria.pl, rękawiczki, buty, spodnie. Także teraz każda nierówność nie jest nam straszna, ponieważ mamy naprawdę odpowiednie buty na obcasie, podwyższane na kostce, rękawiczki, w tych czasach bardzo potrzebne, przydają się, także możemy ruszać z nową serią, z nowymi przygodami, z nowymi miejscami. Jeżeli macie jakieś miejsca fajne, ciekawe, niekoniecznie nawiedzone, tylko z mroczną, tajemniczą historią, jakieś stare wille opuszczone, które kryją coś ciekawego, piszcie do nas, wracamy, chcemy nagrywać więcej, częściej, ciekawiej, dynamiczniej, także Mystery Hunters powraca.